Końcy do FIFA 15, wiele metod płatności, m.in. PaySafe Card, a także zniżka 10% przy haśle lachu. To wszystko na thefootshop.com, link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie już w takim pierwszym pełnoprawnym odcinku paczkowej ruletki. Zaczynamy sezon, zaczynamy zabawę. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało właśnie to, jak ta seria będzie się toczyć, jak to wszystko będzie się układać. Mam nadzieję, że będą też fajne paczki, fajne karty, przede wszystkim fajni zawodnicy w środku. To jest mój skład startowy, jak widzieliście już w ostatnim odcinku. Idę szukać sobie pierwszego przeciwnika i oczywiście po meczu otwieramy paczki. Już nie przed meczem teraz, tak jak to miało miejsce w Eurofifie, gdzie rzucaliśmy kostkami jeszcze przed meczem. Tutaj już będzie tylko i wyłącznie po meczach, więc dwa spotkania, dwie paczki, nie mniej, nie więcej. Jedno będzie ale za awans oraz mistrzostwo. Będę sobie też kręcił ruletką, także może tak być, że w jednym odcinku będą aż cztery paczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Lecimy z pierwszym meczem. Skład mojego pierwszego przeciwnika już się właśnie wczytuje. Skład taki złoty, podstawowy raczej. Myślę, że to są zawodnicy z paczek też, które otrzymał na starcie i teraz sobie sklepał taki składzik. No przede wszystkim muszę grać piłeczką, formację 4-1-2-1-2, drugi wariant. Może być troszkę gęsto w środku, no ale moja formacja też nie jest zła właśnie do przejęcia kontroli w środku pola. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słupek, wybi to jeszcze, wybi! Nie! Nie, 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 nie! Nie może tak to się zacząć. O, teraz jedno strzel! Dlaczego nie uderzył? Naciskałem już, żeby właśnie strzelał z pierwszej nawet, ale nie oddał strzału. No cóż, nadal 0-0. W ogóle zapomniałem sobie zmienić nazwy mojego klubu. Także będę to musiał zrobić po meczu, bo mam tą standardową, którą się dostaje właśnie zaraz po zbudowaniu sobie i założeniu Ultimate Team. Oj, może być bramka na 1-0. Wychodź! Aj! 26 minuta, 1-0 niestety. Patrzcie, jak tam ładnie wybiegł, no jest, 1-1, nie wiem, czy to nie była bramka samobójcza, ale zauważyłem go, jak właśnie wychodzi idealnie, żeby mu zagrać taką piłkę po ziemi, obok obrońców. I czy to był samobój? Nie, chyba to strzelił mój zawodnik, tak mi się wydaje, tak, brameczka pierwsza. Oj, bramkarz, łap, już mogło być 2-1, dobra okazja mojego przeciwnika, na spokojnie, trzeba to klepać. No nie mogę jakiejś takiej szybkiej kontry zrobić, bo nie ma nawet kim. Effenberga chyba wpuścimy w ogóle sobie w przerwie. Piękna klepka, ze strzałem może, słupek, dobitka, jest, 2-1. No i mamy koniec pierwszej połowy, tak jak widzicie, wynik 2-1 dla mnie, chociaż strzałów miałem mniej. No ale cóż, widzimy się w drugiej połowie. Tutaj trzeba jakieś zmiany zrobić, jeszcze tak jak mówiłem. Wpuścimy sobie tego Effenberga. Niech on tutaj namiesza troszkę na atak nawet. Effenberg. Zobaczymy, jak zagra. Ciekawe, czy stąd bym tak trafił, jakbym tak... O, ale by to weszło! Dobra, i ładnie na główeczkę. Nie ma, powinno być 3-1. Mamy rzut wolny, troszkę daleko, ale myślę, że można spróbować uderzyć Effenbergiem. Jak mu zejdzie, to wejdzie. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, Effenberg, trochę za mocno chyba, aczkolwiek w bramkę jak wpadnie. Aj, troszkę bardziej w prawo, jakbym dał, to przy słupeczku weszłoby idealnie. Daniel na skrzydełku, Daniel wjeżdża w pole karne, wrzutka. To na Effenberga miało być i znowu obok bramki, no nie potrafię tą głową wykończyć. Piękne podanie, kto tutaj biegnie? Szmotkic. Jeszcze ładnie górą do Daniela, Daniel z główki, słupek! Taka piękna akcja! No, Effenberg, skończ to. Tak jest, 3-1, 84 minuta. To będzie pierwszy mecz i pierwsze zwycięstwo. Przynajmniej mam nadzieję. Jeszcze jedna akcja, idzie kontra, Daniel. Ale jest pusta bramka przecież! Dlaczego ja nie strzelałem wcześniej? Dlaczego ja teraz uderzyłem w ogóle z lewitki obok bramki? Ten bramkarz tak, taki ma podobne stroje właśnie, jak biegli obok siebie. Koniec meczu, wynik 3-1, 3 pierwsze punkty wędrują na moje konto. Idę otwierać paczkę i mam nadzieję, że uda mi się ją zachować. Pamiętajcie, pole czerwone to zachowanie paczki, pole czarne to Quicksell, a pole zielone to dwie paczki, które wędrują na moje konto. Także ja liczę na zieloną, mam nadzieję, że coś fajnego do mojego składu wypadnie. Widzimy się już za chwilkę.
Pora na wzmocnienia, mam nadzieję, zobaczmy na pierwsze losowanie w dniu dzisiejszym. Tutaj już obojęte, tak jak powiedziałem, co sobie stawiam. No i zobaczmy, co wypadnie. Czerwona karta zostaje, wszystkie karty zostają. Czarna Quixel, zielona, podwójna paczka wędruje do mnie. Długo się to kręci, no ale zobaczmy, proszę. Jest czerwona, pierwsza paczka wędruje na moje konto. I jak widzieliście, pierwsza paczka w dzisiejszym odcinku wędruje na moje konto, także po prostu na spokojnie otworzymy sobie, zobaczymy, co będzie w środku. Mam nadzieję, że coś fajnego. Liczę na jakieś fajne wzmocnienie. Oby okazało się, że to będzie zawodnik, który nie dość, że pasuje do mojego składu, to jest jeszcze dobry środkowy obrońca Czorluka. No tempa za dużo nie ma. Mamy jeszcze dwóch zawodników. Może czy mi się przydadzą, czy nie? Muszę przyznać, że chyba sobie po prostu zrobię skład na razie bez zgrania, ale z fajnymi zawodnikami. Oczywiście wszystko zabieram do klubu, bo te rzeczy się przydadzą. Także idę spróbować coś poskładać w tym składzie. Poskładać w tym składzie, coś pozmieniać w tym składzie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, może to troszkę ryzyko, ale spróbuję zagrać moimi złotymi zawodnikami. Pomimo tego, że mam 40 zgrania, to mam nadzieję, że uda mi się zagrać dobry mecz. I pomimo tego, że żaden zawodnik praktycznie nie ma full zgrania, to uda mi się zagrać dobrze. To taki mały eksperyment. Jeśli nie, to po prostu użyjemy kolejnym razem wszystkich Anglików i będziemy czekać na coś lepszego. Coś, co przyda mi się do tego składu. No i mamy skład naszego drugiego przeciwnika. 100% zgrania do tego Castro. Adrian, naprawdę fajny skład. Liga Hiszpańska połączona... Nie, to jest Liga Hiszpańska, co ja mówię. Myślałem, że połączona. Zmylił mnie ten Niemiec tam na środku obrony. Może być cholernie ciężko. Nie wiem, czy ja to wygram, tym bardziej, że zmieniłem ten skład niepotrzebnie chyba. Oj, akcja dwóch na jednego. O, będzie podanie bramka z jakimś cudem obroni. Nie, mamy słupek! Metalowe pręciki po mojej stronie. Oj, może być bramka na 1-0. Na szczęście udało się zażegnać to niebezpieczeństwo, ale jeszcze, chociaż jeszcze wybi. Dobrze. Teraz chciałbym zrobić coś takiego jak kontra, tylko nie wiem, czy w tej FIFA istnieje kontra w ogóle. Pięknie na dół, Lambert. I tak go obrońca dogoni. Lambert z demonem prędkości to nie jest. Ale spróbuję jakoś tu wjechać. No przepchnij się, nie no, trzech tam było obok niego. Może teraz, patrzcie jaka piękna akcja. Ale piękna nasza interwencja. Mamy rzut wolny, dość ciekawa pozycja. Oczywiście wrzucamy tylko niepotrzebnie Lambertem, bo to... właśnie. Lambert przydałby się bardziej w polu karnym. Ale chciałem jak najszybciej dośrodkować, no i niestety pośpieszyłem się. Mamy dalej 0-0, 32 minuta, ale tu idzie pseudo kontra. Oj, oby tego nie strzelił, jakim stud... Nie, odbiła się, jeszcze wejdzie. Weszła, no nie, 1-0. Jaka bramka. 39 minuta. Koniec pierwszej połowy, jak widzicie, zero cennych strzałów na moim koncie i chyba pora wpuścić po raz kolejny Effenberga. To może będzie nasz taki kat. Zamiast Lamberga wchodzi Effenberg i teraz wygra na 3-1. No nie, obok bramki na szczęście. Ciężko mi się gra tym składem. Kolejny mecz zagramy składem, w którym będę miał zgranie jednak, bo bez tego zgrania bardzo ciężko mi jest podawać i jakoś konstruować akcję. Powiem wam, że zawodnicy biegają jak chcą. Nic się nie klei. O i teraz, teraz na brameczkę, tak, 1-1, 59. Aż mi się kichać zachciało. No, tego już nie złapał. 2-1, 64. Minuta, co mnie uciszasz? Ta, do kamery jeszcze cieszynka. Nie, bez zgrania nie będzie. Może teraz jakimś cudem wyrównam jeszcze, tak! 81 minuta, 2-2. Ale poklepałem. Fajna akcja nawet wyszła, nie? Patrzcie, tu podanie, tu odegranie piętką i pięknie po długim. Koniec spotkania, wynik 2-2. Jak widzicie, nie udało się wygrać, ale remis jest ok. Nigdy więcej nie chcę grać takimi zawodnikami bez zgrania. Teraz pora na drugi rzut ruletką, czy drugie losowanie ruletki. Nigdy nie wiem, jak to powiedzieć. Zobaczmy, co wypadnie. Pora na paczkę numer 2 i tutaj zobaczyłem fajną opcję. W lewym rogu widzicie numer 36. Pod spodem pojawi się druga trafiona liczba i nie będzie tutaj już żadnego ale, że próbuję oszukiwać i próbuję odpalać sobie kilka razy właśnie to losowanie, także to, żebyście też tutaj widzieli, zwróćcie na to uwagę. Wybieram sobie nawet tutaj, niech tam czarne, ciekawe, czy bym wygrał, gdybym postawił hajs. Zobaczmy, co wypadnie tym razem. Bardzo chciałbym zieloną, albo przynajmniej czerwoną, ale byle nie czarna. No i mamy niestety czarną, będzie Quixel. Nie jest źle, przed chwilą była paczka czerwona, ale teraz będzie czarna, znaczy paczka, czarna,
Czarne pole oznacza quick sell całej paczki. Jak widzieliście, niestety ta paczka zostanie squicksellowana. Teraz to mam nadzieję, że w środku nie będzie nic fajnego, naprawdę się załamie. Poprzednia paczka była średnia, a tutaj pewnie wypadnie coś, co by mi się przydało. Zobaczmy, bramkarz Saya, ale oprócz niego, a nie, w sumie przyjąłem lewego obrońcę, pomocnika środkowego, trochę kontraktów. Taką paczuszkę mogę lajtowo squicksellować. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się kolejnym razem. Już myślę chyba to w sobotę, tak, w sobotę, bodajże wtorki i soboty to są dni, w których pojawiać się będzie paczkowa ruletka. Jeśli wam się podobał pierwszy odcinek, zostawcie lajka, widzimy się następnym razem, tak jak powiedziałem. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, na razie i piona.